sono, ci stałem tam, gdzie stało domo. Słuchajcie, ostatnio usłyszałem wypowiedź pani, szanownej pani Drażyny Kulczyk, żony świętej pamięci Jana Kulczyka, że młodzi ludzie nie chcą pracować ponad to, co mają zapisane w umowie. Pierwszą rzeczą jest to, że pani się oburzyła, że młodzi ludzie nie chcą wyrabiać nadgodzin, często darmowych, nie chcą pracować dłużej dla idei. No, ciekawe to dla mnie bardzo. Nie chcą pracować dłużej niż mają to w umowie po prostu. Dalej, kolejną kwestia jest taka, która mnie bardzo, panią bardzo oburzyła, to jest to, że ludzie chcą pracować w bardziej elastycznym formie. Że chcą po prostu pracować mniej, ale też mieć taki work-life balance, czyli po prostu taki balans między pracą a zdrowiem psychicznym, a odpoczynkiem, a zabawą, żeby po prostu mieć wyrównane priorytety, a nie tylko tyrać w końskim tyracie. Najciekawsze jest to, że to oburza panią, która w tej chwili jest miliarderką w Polsce. Jest miliarderką, ponieważ jest żoną świętej pamięci pana Jana, który był wybitnym człowiekiem biznesu, wybitnym. Jednak pan Jan tak nie wyrażał się o młodych ludziach, ponieważ wiedział, że wielu tych młodych ludzi pracuje w wielu korporacjach, w wielu firmach i też wypracowują mu zysk i że należy pracownika szanować, a także zbierać feedback od pracownika. Taki feedback od pracownika liniowego tak zwanego jest bardzo cenny, ponieważ taki pracownik, czy to będzie sprzedawca, kelner, nieważne, serwisant samochodowy, pietarz, taki, który po prostu przekazuje ten towar czy usługę klientowi, on od klienta odbiera feedback, czyli opinię klienta na dany produkt. I ten feedback powinien być przekazany wyżej, albo do menedżera średniego szczebla, albo od razu do head office. Po to, żeby oni wiedzieli, że na nasz produkt jest taki i taki feedback, to i to ludzie o nim sądzą, co należy poprawić, co należy zmienić, po prostu, żeby po prostu najbardziej wykorzystać tą informację. Niestety, jak pani Grażyna Kulczyk będzie tak wyrażała opinię, zresztą nie ona pierwsza, ponieważ Martyna Wojciechowska w sadze o podróżującej blondynce też się tak wyrażała w podobny sposób o generacji Z oraz o milenialsach, w mniejszym zakresie o generacji X, bo generacja X, czyli ci urodzeni w latach drugiej połowie lat 70. i po pierwszej połowie 80. X-y, oni byli wychowani w kulturze zapierdolu, że trzeba zapierdalać za misteryżu, jak to pan Morawiecki powiedział, i że to jest normalne. Nie, to nie jest normalne, ponieważ ludzie chcą pracować normalną ilość godzin, żeby mieć czas na pójście do kina, na zajęcia z dziećmi, na te wszystkie ważne sprawy życia doczesnego, żeby móc pojechać na wakacje, a nie cały czas tyrać w tłucho dla chwały korpo. I to jest ważne. O ile pokolenie X jeszcze tak uważało, o tyle milenialsi już to przełamywali, a my Zetki już to prowadzimy jeszcze dalej. Chodzi o to, że o tą esencjalię, że tutaj trzeba mieć ten bilans, ten dystans, pracować, ale też mieć czas dla siebie. I pani Grażyna powiedziała, że ona pracowała 20, czasami po 16, 20 godzin pracowali, jak była młodsza, pracowała po tyle, ponieważ tworzyli coś wspaniałego i ona w to wierzyła i ona dla tej idei pracowała. Rozumiem, że dla pieniędzy już nie. Jeżeli w tej chwili pani jako piastun organu nadzorczego w Kulczyk Holding i w spółkach powiązanych pracuje dla idei, no to może pani przekaże część
materialną tej idei tym, którzy po prostu mają troszeczkę ciężej i dopiero zaczynają biznes. Ci, którzy pracują w innych biznesach, których wtedy nie było, jak pani zaczynała. Może pani przekaże coś youtuberom, influencerom. Słuchaj, dla takiej idei pani pracuje, rozumiem, że wielkie domy w Konstancinie Jeziornej nie są potrzebne i że kawalerka na Pradze by wystarczyła. Skoro to jest tak, dla idei, ponad 20 godzin, bo się tworzyło coś wspaniałego, innowacyjnego. Ja oczywiście doceniam innowacyjność, bo gdyby nie takie osoby jak Steve Jobs, jak Steve Wozniak, jak Timmy Cook, jak Thomas Cook, jak Bill Gates, jak Elon Musk, Jeff Bezos i cała masa innych, gdyby nie takie osoby, które miały tą ideę w głowie, tą żarówkę, która się zaświeciła, ten pomysł, który nagle się pojawił, że można coś takiego stworzyć, to wiele rzeczy byśmy nie mieli, by nie było skonstruowane. Oczywiście, ja to całkowicie doceniam, ponieważ to jest wspaniałe, to jest wielkie, że idea, ale chodzi o to, że trzeba stworzyć to coś, to mieć tą ideę, czegoś, co będzie ludziom potrzebne, później ją zmaterializować w produkcie i sprzedać za odpowiednie pieniądze. Nie bez powodu Maci, Macintosze oraz iPhony kosztują tyle, ile kosztują. Bo dopiero później inni producenci widzą różne pomysły i zaczynają tworzyć coś podobnego, albo innego, albo pokrewnego, żeby to nie było odlepione. Coś zaczynają tworzyć na wzór, żeby to się zaczynało tam było podobnego. Przecież gdyby nie pierwszy iPhone, to byśmy nie mieli smartfonów, byśmy nie byli w tym momencie cywilizacji, co jesteśmy, ponieważ wynalezienie komputera, wynalezienie internetu i wynalezienie smartfona spowodowało, że nasza rzeczywistość przekroczyła zupełnie na inny poziom cywilizacyjny. Przeszliśmy rewolucję cyfrową właśnie dzięki tym trzem rzeczom, komputerowi, internetowi i smartfonowi. To, czego wcześniej nie było. Wcześniej trzeba było kłapać dziobem do telefonu, a teraz masz wszystko w internecie, w smartfonie. No, to jest rozwój niesamowity. No ale kurwa, no musiał... No musiał wleźć na te przejście, no co za kutas. No i teraz sytuacja jest z góry taka, że no trzeba by było jakoś się nad tym zastanowić. Nie można popierać kultury zamordyzmu i tyrania ponad wszystko, ponieważ dzięki właśnie takiemu tyraniu nie ma później czasu pojechać na wakacje, nie ma czasu czegoś zrobić dla rodziny, dla przyjaciół, gdzie się spotkać, zresetować. Nasz umysł, nasza psychika zaczyna wysiadać. Dzięki zapierdalaniu za miskę ryżu w nadgodzinach nasza psychika doznaje szkody. Nie wszystko da się naprawić. Lekarz psychiatra to nie jest mechanik samochodowy, który po wymienia części, czy blacharz, który tam coś wytnie, wspawa, pomaluje i będzie dobrze. Człowiek to nie maszyna, gdzie można coś wymienić, uszkodzony moduł. Jeżeli nasza psychika w głowie się zepsuje, to będzie finished. A kultura zapierdolu do tego prowadzi. Jak pani może mówić, żeby ludzie pracowali po 20 godzin? Wy pani kiedy tak pracowali? W XIX wieku za rewolucji przemysłowej. Kiedy pojawiały się w Europie Zachodniej maszyny, w Polsce i w Europie Wschodniej były nadal system folwarczny, stanowy, folwarczny, szlachecki, rolniczy, a na zachodzie, w Niemczech, we Francji, w Beneluxie, w Wielkiej Brytanii już była rewolucja przemysłowa, maszyna parowa, kładziono kable telegraficzne pod oceanem, coś, co było wielkim wow, elektryczność, to jest ten okres, gdzie ludzie pracowali po ileś godzin, po 16, po 20 godzin przy maszynach, bez żadnych zabezpieczeń, gdzie ludziom ręce urywało, gdzie dzieci pracowały w nieludzkich warunkach, to jest właśnie ten system, gdzie nie było uszanowania godności drugiego człowieka. Jeżeli udało się pani przekonać ludzi do pracowania po 20 godzin, no może tak jest,
to jestem bardzo ciekawy, ile wynosi nadgodzina, stawka za nadgodzinę, ponieważ czy ci ludzie pracują te nadgodziny, ponad normatywny czas pracy, dlatego, że mają taką super stawkę za godzinę, za overtime'a, że im się tak cudownie to opłaca overtime robić, czy może mają tak niską stawkę zwykłej rodziny, że muszą wyrabiać overtime, żeby po prostu mieć za co utrzymać rodzinę, to wtedy wstyd. Czy może już nikt nie zatrudnia na podstawie umów o pracę, tylko na umowach B2B i oficjalnie te osoby są na jednoosobowych działalnościach? Rozumiem, że w branży influencerskiej, że w osobach pracujących na odległość, że w wielu dziedzinach można pracować na podstawie umów B2B na działalnościach. Ale nie wyobrażam sobie krawcowej, która szyje ubrania w jakiejś wielkiej hali fabrycznej i zamiast 2000 pracowników ma pani zamiast 2000 pracowników ma pani nagle 2000 jednoosobowych działalności. W to nie uwierzę, że to nie jest ominięcie prawa pracy. Bo o ile w wielu przypadkach umowy B2B są bardzo korzystne i bardzo dobre dla obu stron, i dla jednej firmy, i dla drugiej, zwłaszcza przy pracy zdalnej, o tyle nie uwierzę, że w przypadku fabryki to wychodzi. Czy w stoczni wszyscy są na jednoosobowych działalnościach. Natomiast tej cholery tego nie jestem w stanie pojąć. Jak może pani narzekać, że ludzie nie chcą pracować po 20 godzin? No przecież to jest nieludzkie. To jest nieludzkie, to jest... Brak mi słów, naprawdę. Kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.